piękna pieśń po prostu. I z tym właśnie akcentem witam się z wami wszystkimi, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w podróżnika za liniami wroga. I co my tak ostatnio słabo lajkujecie właśnie te filmy? Kurde, myślałem, że wam się seria podoba, a tu się okazuje, że chyba się wam aż tak zbytnio nie podoba. Dobra, więc moja prośba, jeżeli zawsze zapominasz ocenić właśnie filmy, to nie zapominajcie po prostu, bo to jednak tam wpływa troszkę na promowanie właśnie filmów, więc możecie mi tylko pomóc tak naprawdę. I z góry dziękuję, i teraz sobie trochę wypowiem. Jak sami widzicie, trochę w koszuli siedzę, bo za niedługo wychodzę. No, czy nie tak za niedługo, ale stwierdziłem, że wszystko jest umyte, w praniu, suszy się, a z gołą klatą nagrywać nie mam zamiaru. Będzie trudno, dobra, to ja ci nie chcę kraść. Dobra, tylko pytanie. Nie, bo to raczej to będzie żywe. A, to będzie dość ryzykowne. Boże, ile trzeba mieć zręczności, żeby ich okraść? To ja chore. Bo ogólnie mam takie dwa zadania do zrobienia. Mógłbym iść dalej, użyć tej alterii i rozwalić tamten... tamtą zaspę. A, widzicie ogólnie te zmiany? Wgrałem sobie tego patcha, a czyli tą modyfikację graficzną, która po prostu upiększa każdego gotika. I naprawdę jest to genialne, właśnie usprawnienie. Mam nadzieję, że wam się spodoba, ale naprawdę, niebo wygląda przezajebiście, naprawdę. O, samolot. Przezajebiście, co tu dużo mówić. Dobra, jaka jest godzina, bo musiałbym zrobić dwa zadania, czyli zdobyć tą małpkę i ten. A, jak to się nazywało? Zaginiony sekstans. Tam zaginiony oddział. Kurde, to jest zaginiony oddział, nie? Niech to chuj upali. Żeby uzyskać pozwolenie na wykorzystany teleporta, muszę przenieść generałowi małpę. Zoofil czy co? W Rosji te zwierzęta nie żyją na wolności. Może ktoś sprzeda mi małpę. A, dobra, już sobie przypomniałem, bo ogólnie jedna osoba mi napisała, co ja muszę dokładnie zrobić i chciałem tylko pozdrowić Glacę na samym początku, tak, to Glacę mi właśnie doradził mniej więcej, co ja teraz muszę zrobić właśnie w związku z tymi dwoma zadaniami. Dobra, ale póki co robię cięcie i poszukam te osoby. U, a was, ja widzę, u ciebie obizjany jest. Jakaja eta abizjana? Why? Tak, abizjanka. A czy to ty hotel, daragoj? Да, вот она там мне и нужна. Why, как хорошо, вах! А я как раз хотел от нее избавиться. За 20 кусков свиного мяса я тебе отдам ее. Мне товар нужен, why don't? Мне псовины. О, боже. А чё овощи и фрукты? Смотри, дорогой, всё самое свежее! А, вепшовина, то есть шинка, позволение на хандель, гуляш, кебасы... О, не! Что я до холеры вешбе вепшовина? To może być problematyczne, bo ja mięsa mam sporo, ale z wieprzowiną jest ogólnie znacznie ciężej, nie? Boże, ale wygląd tego ekwipunku jest po prostu przezajebisty. Naprawdę. Wino, tylko taki kolor trochę zmieniło. Świeża wieprzowina. Surowe mięso, świeża wieprzowina. Mam 12 kawałków świeżej wieprzowiny. Skąd ja to mogę zdobyć? Nie wiem, może jakieś stworzenie muszę pozabijać specjalne. Dzik? Może to nawet gdzieś dzika leci, wiecie? To będę musiał się... Chociaż całkiem możliwe, że to dziki. Bo to jest świeża wieprzowina. O właśnie, to jest właśnie z dzików leci. To świetnie, to naprawdę bardzo świetnie. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. O, ile mam tego świeżej wieprzowiny? 16. Niczego tu nie znajdę. Dobra, to chodźcie tutaj. Ale te dziki zajebiście wyglądają. No. Czemu tutaj jaszczurka we mnie? A, dawaj jaszczurko. I zginęłaś, pasku do jedno. No,
dobra, no to faktycznie może tutaj zębacze. Ale ja bym potrzebował więcej dzików. O właśnie. O właśnie, to fajnie, fajnie, że te dziki się tutaj pojawiły. Bardzo mnie to cieszy. Zębacze też fajnie wyglądają. To jest surowe mięso, ty masz tylko skórę. A gdzie jest ten dzik? I potrzebuję jeszcze jednego dzika znaleźć. I będę w domciu. Okej. No chodź, dziku. Ktoś mi tam w ogóle pisał, że muszę zanurkować w tam w jeziorku. To wtedy będę miał ten... dodatkowe zadanie jakieś. Świetnie. Dobra, ale widzę, że trochę tego jest. To może sobie pozabijam to wszystko poza wizją. Dobra, to już jestem tutaj właśnie z powrotem. Udało mi się zbierać właśnie tą surową wieprzowinę. A, powiem wam, że musiałem wczytać wcześniejszy save, bo się okazało, że tutaj tyle wargów było i jeszcze te wszystkie dziki, wilki i o, marihuana. Oczywiście, zbieramy marihuanę. I to było tutaj wszystko i musiałem sobie wczytać wcześniejszy save, żeby sobie to wszystko jakoś normalnie powybijać, bo była rzeź, ginąłem po prostu. Mimo wszystko, że jestem taki już przepakowany, ginąłem. Ale tego było w cholerę. Tak, w dalszym ciągu mi brakuje sporo punktów doświadczenia, ale... Ale i tak tutaj sporo zdobyłem, naprawdę. Sporo, sporo, sporo. Dobra, ale póki co lecimy do naszego kochanego Avasa po naszą kochaną mapkę dla dowódcy. I tyle. Łód twoje mięso. Dawaj makaku. Eta nie makak, daragoj. Eta Gabriela. Zawieraj, da? Ten troll jest bardziej czarny niż ten. O Boże, to on będzie z taką szybkością szedł. Nie, ale to tędy chodzi. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. O właśnie, chodź tędy. O ja cię pieprzę, to ja z taką... On to tak powoli idzie i ja będę musiał go doprowadzić do bazy. I jeszcze dowódcy poszukać. O ja cię pieprzę. Dobra, ja was... Chciałby wódki, gram tak 100, a to i litru. Ja was aż tak katować nie mam zamiaru, więc ja robię cięcie znowu. Wód, towarzysz generał, przywiózł wam makaku. Zuch, żołnierz, dobrze, przeprowadzę swoje próby. Daj to pozwolenie Driszowi. Najgorsze jest to, że zapomniałem sobie ten programik tutaj ustawić, żebym mniej więcej widział, ile mam nagrane. I naprawdę nie wiem, ile mam nagrane odcinka, czy w sumie trochę już długo siedzę przy tym odcinku, ale nie zdziwiłbym się, gdybym miał dopiero 10 minut, bo tyle cięć tutaj musiałem robić, że masakra. Dobra, czyli będzie trzeba iść tylko poinformować właśnie tego kulisia, a czyli dać mu te namiary, a czyli po zezwolenie, że możemy ustawić. Po to chyba będziesz znaleźć tego Mikołaja, czarnego Mikołaja. Żeby, i powiedzieć mu, żeby przeszedł właśnie przez... Co to tutaj jest? Niewidzialna ściana, czy co? No. Niewidzialne schody. Ja się odwrócił, zobaczył i tyle. Mnie нужно настроить телепортер. Куда ты хочешь попасть? Jak połączono do... Że co? Uzyskałem pozwolenie na biomasę za pośrednictwo teleportera. Mogę teleportować, mogę do Stanów. Czyli jak się nazywał? Mągliwskiego. Dobra, teraz znowu robię cięcie i znowu go poszukam poza wizją. Halo, znalazłem go. Dobra, ale wstawaj mi tutaj i... Привет, как жизнь? Уже лучше стал вспоминать английский. Тайцы больше не снятся. Это хорошо. Домой хочешь? Очень. Тогда пошли к телепортеру. Кирзаков дал разрешение на твою отправку. А это не опасно? Нет, конечно. Я сам 100 раз им пользовался. Правда, в последнее время что-то жабры начали мешать. Окей.
Czyli teraz trzeba pomalutku iść, aż na krzyśnie kapszloka i też sobie pójdziemy pomalutku, ale jeszcze nic nie będę robił. Po prostu idziemy sobie i zobaczymy, jak to się tutaj potoczy. Czy faktycznie uda się nam go odesłać, czy też nie. I myślę, że kolejny odcinek to po prostu użyję tej artylerii, żeby tam rozwalić wszystko. Chyba. Nawet nie wiem, jak to trzeba zrobić dokładnie, więc to sobie obczaję jeszcze poza wizją. Pewnie poklikam wszystkie przedmioty, jakie mam w ekwipunku i z nadzieją, że tam będzie bum 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 i będę w stanie się przedostać. Mam taką cichą nadzieję. Dobra, idziesz tutaj. A to podrzej. Gdzie ty idziesz? Aha, dobra, to ty idziesz jakoś jak dziwnie, dobra, ale grunt, żebyś przeszedł tutaj. No idź, 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 idź. No, tu, chodź, tu. No. Dobrze. A ta małpka tam szaleje, nie wiadomo jak bardzo. Dobra, powinien jest w ogóle... A tutaj bieg... Ty dziadu jeden! Czemu nie mogłeś biec od razu, co? Nie rozumiem, naprawdę tego nie rozumiem. Dobra, to robimy zapis. I zobaczymy, jak to się tutaj potoczy. Hej! Okej. Привет, у меня приказ на испытание. Понятно, базара нет. Биомасса готова к старту? Готова, давно уже. Тогда сам его отправь. Моя совесть будет чиста. Окей. Ну что, домой едешь? Передавай всем привет. Спасибо тебе, друг, большое. Прощай. Okej, okay. Czyli zadanie zostało wykonane. Mogli wysłanie do drzwi. Trzeba sprawdzić, czy się znalazł w Stanach. O, to zadanie się tutaj toczy dalej, co? Portfel. I co tam drapiesz, kocie? Co tam drapiesz? Czy ja w ogóle będę w stanie to przeżyć? Będę w stanie. Czyli nie został wysłany do domu. Spoko. Ale wiecie co, ja bym użył po prostu tej artylerii i bym się przedostał tam dalej. Więc trzymajcie się, ludziska. Na razie.